Witam Państwa serdecznie. Tydzień temu się widzieliśmy, widzimy się dzisiaj, będziemy się widzieli za tydzień i przypominam, co piątek od godziny 17.30 do 18.30 w telewizji Rodin, proszę Państwa, metafizyka chińska. To, co mamy przed sobą tu przedstawione, to już Państwo widzicie, że jest to um, no, zapowiedź nowego roku. Zbliża się nowy rok chiński. Chociaż muszę Państwu powiedzieć i chyba od tego zacznę, że mam mieszane uczucia co do odbioru tego roku chińskiego u nas. A mianowicie dzisiaj tak sobie poszedłem po sklepach kupić sobie różne gazetki, prawda, jak to piątek, na weekend, wychodzą różne czasopisma, które mają ambicje dosyć ezoteryczne. No i też się trudzą, bo to jest jednak jakiś trud, żeby przedstawić prognozy na nowy rok chiński. No i proszę Państwa, no coś obłędnego momentami się w tych prognozach dzieje. Ja nie wiem, dlaczego ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, co to jest astrologia chińska, piszą na temat astrologii chińskiej, proszę Państwa. Ktoś mówi, że wąż, bo mamy, zbliża się rok węża, jest w kulturze hinduskiej. No przepraszam, jak to? Jeżeli jest to rok chiński, to dlaczego powołujemy się na kulturę hinduską? Dlaczego mówimy o astrologii europejskiej, proszę Państwa? To jest właśnie chyba coś, co e, powinniśmy wyplenić e, w sobie od samego początku, gdy się zajmujemy różnymi sprawami. A mianowicie, nie jesteśmy wierni poszczególnym systemom. Czyli inaczej nie wierzymy w nie. Bo jeżeli ktoś musi do Fengshui dodać radiesezję albo musi jakąś tam bioenergoterapię dodać, żeby mu to funkcjonowało. A tego nie było w oryginale, tego nie było w dawnych y, czasach, kiedy to wymyślono, to znaczy, że coś tutaj nie gra. To znaczy, że albo niedobrze to robi, albo nie wierzy, bo uważa, że jest to niekompletny system, który trzeba czymś uzupełnić. Proszę Państwa, sztuką odbioru metafizyki jest tylko i wyłącznie to, że bierzemy taką, jaką jest. Oczywiście, jak kiedyś y, opracowywano pewne rzeczy, to nie wiedziano, że człowiek będzie na tyle brzydkie słowa, ale użyję, głupi, że będzie mieszkał powyżej chmur, niemalże. Jak mówią Chińczycy, jakby Bozia chciała, żebyśmy mieszkali tak wysoko, to by nam dała skrzydełka pewnie. I dlatego kiedyś wszystko, co rosło do, co wychodziło poza szczyty drzew, było niszczone, bo to psuło że się także naturalny stan rzeczy. Ale to są zupełnie inne rzeczy. Proszę Państwa, zajmujmy się prawdziwą metafizyką, szukajmy prawdziwych książek. Jeżeli słuchamy nauczycieli, Słuchajmy nauczycieli, którzy są wiarygodni, a nie nauczycieli, którzy są wiarygodni w jednym i myślą, że są od razu wiarygodni w drugim i używają przykładów zupełnie z innych nauk. Z całą pewnością mikstura, pomieszanie metafizyki chińskiej z najlepszą, nawet metafizyką z innego obszaru kulturowego, nie da nowego. Rezultatu, nie da nowego wymiaru, nie da nowej wartości, raczej rozmydli i sprawi, że coś tam zafałszujemy. A więc, proszę Państwa, zaczynamy cztery. Spotkanie pod rząd, od dzisiaj wyłącznie poświęcone nowemu rokowi chińskiemu. I od razu Państwu powiem, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj przedstawię zwyczaje noworoczne. Już mamy tu pewne elementy w studio, proszę Państwa. Mamy nowe tło. Tło to jest zdjęcie przeze zrobione chyba w roku ubiegłym w Singapurze. Te bóstwa, które tam stoją, są nam bardzo potrzebne, proszę Państwa. Wszystko będzie wyjaśnione, każdy element, który jest na stole, będzie wyjaśniony. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, święta dla danej kultury to jest jak gdyby taki przykład praktycznego zastosowania metafizyki. Czy Państwo słyszeliście o metafizyce europejskiej? Czy o czymś takim możemy mówić? No chyba nie, bo metafizyka to jest jednak troszeczkę religijna i raczej się powinno mówić o metafizyce katolickiej, być może chrześcijańskiej w ogóle, prawda? Możemy mówić o metafizyce buddyjskiej pewnie, hinduistycznej, ale to niech się naukowcy tym martwią. My chcemy powiedzieć o metafizyce chińskiej, ale przyrównać ją do metafizyki naszej. Proszę Państwa, kiedy się najbardziej ta metafizyka, ta wzniosłość pewna, to odczytywanie innego wymiaru w naszym życiu przejawia? No, na Boże Narodzenie. No, wszyscy wiedzieli, widzieli, niedawno to było, nawet no, dokładnie miesiąc temu, o Wigilia była wczoraj, miesiąc temu. I proszę Państwa, wszyscy czuli, że jest jakieś święto, że coś się dzieje. Nawet jakieś zwyczaje były przez nas stosowane, niektórzy w większym, inni w mniejszym wymiarze. Z całą pewnością były to święta wcale nie chrześcijańskie, proszę Państwa, dlatego że dwa tygodnie później w obrządku wschodniego takie rzeczy sprawowali, takie same obrządki, podobne obrządki, może nie takie same. A więc, proszę Państwa, były to katolickie święta. I czy byśmy znaleźli coś wspólnego? Jeżeli znajdziemy coś wspólnego, to proszę Państwa, to nie po to, żebyśmy my przeszli od razu na chiński sposób tam pojmowania świata, tylko utrwali w nas to, że to jest po prostu ludzkie, że pewne rzeczy, które my robimy, są dla wszystkich ludzi, dlatego że znalazły swój odpowiednik w jednej kulturze, w drugiej, w trzeciej i tak dalej, proszę Państwa. To jest tak jak jedzenie ponieważ to jest wspólne człowiekowi. No nie ma ludzi, którzy nie, żyją, nie jedzą, proszę Państwa. Jak nie jedzą, to nie żyją. No, ja wiem, że są tam różne opowieści o tych, którzy mogą żyć bez pożywienia ileś tam set lat, ale proszę Państwa, mówimy o praktyce życia codziennego. Wszyscy ludzie jedzą. No i naprawdę, czy możemy tylko jeść y, nasze polskie jedzenie? Bigosik na przykład, czy tam przysłowiowy niemalże schabowy z kapustą? No, proszę Państwa, y, chińskie kuchnie są. Są sushi, proszę Państwa, są kebaby y, z, z zupełnie innej kultury. Czy to nam szkodzi, proszę Państwa? Tak samo, czy nam będą szkodziły różne inne święta, proszę Państwa, czy za, zaznajomienie się z innymi świętami? Czy jakby może niektórzy zbyt gorliwi albo nadgorliwi, proszę Państwa, powiedzieli, że zajmowanie się zwyczajami chińskimi jest może zdrada naszej religii? Proszę Państwa, coś za duże słowa chyba. Jeżeli Chińczycy obchodzą nasz nowy rok, to dlaczego my nie mamy spróbować towarzyszyć im w obchodzie jednego z największych ich świąt? Ilu mamy Chińczyków w Polsce, proszę Państwa? To nawet nie chodzi o Chińczyków, proszę Państwa, chodzi o kraje pozostające pod wpływem yy, właśnie tej kultury. Proszę Państwa, mnie bardzo irytuje momentami, jak w bardzo dużo wypowiedziach, czy nawet książkach, ludzie piszą, mędrcy wschodu mówią, albo na wschodzie jest tak. O, o kim my mówimy, jak mówimy o wschodzie? O Rosjanach? To jest u nas wschód. Powiedzmy, że, że nie. To co mówimy? O Chińczykach? O Japończykach? O Koreańczykach? O Hindusach, proszę Państwa? O Tybetańczykach? O kim my mówimy, mędzy wschodu? Ogólny jeden wielki worek, że mędzy wschodu to jest ktoś, kto się urodził za Himalajami, czy w Himalajach, czy gdzieś. Proszę Państwa, pozwólcie, że Wam to w sposób naukowy wyjaśnię. U podstaw, u korzeni każdej kultury leżą dwa systemy, proszę Państwa. Jeden to jest system astrologiczny i drugi to jest system religijny. I tak mówi każda metafizyka, proszę Państwa. Na wschodzie, to co my nazywamy wschodem, nie ma jednego systemu astrologicznego, jak również nie ma jednego systemu religijnego, proszę Państwa. A więc nie można mówić wschód i obejmować Indie, Chiny, Tybet i wszystko inne, proszę Państwa a więc żeby była spójność doktryny metafizycznej to musi być ta sama koncepcja astrologiczna i ta sama koncepcja religijna. I teraz popatrzmy jak to się układa w tym rejonie, który nazywamy wschodem. A mianowicie, proszę państwa, mamy obszar pozostający pod wpływem kultury chińskiej, to jest Japonia. No niestety Japonia nie ma nic swojego. No może Sepuku prawda, kamikadze y, lub coś w tym rodzaju. Natomiast tak naprawdę oni pozostają pod wpływem kultury chińskiej. Oni mają nawet w swoim piśmie, w języku, mają znaki chińskie, proszę Państwa, których, y, którymi się porozumiewają, z których y, korzystają. Y, dalej, Wietnam, Korea, proszę Państwa. Popatrzcie na wyroby sztuki wietnamskiej, koreańskiej, nie umniejszając... Y, zdolnością artystów z tamtych rejonów, ale jednak to jest wzorowanie się na kulturze chińskiej. Dlaczego? Bo na tych rejonach, w tych rejonach na tych terenach panuje doktryna astrologiczna i doktryna e, religijna, właśnie pochodząca z Chin. A to jest doktryna religijna, proszę Państwa. To nie są systemy religijne w rozumieniu naszego katolicyzmu czy w ogóle chrześcijaństwa, dlatego że tam nie ma przede wszystkim Boga. Tam jest Tao, który rządzi, a więc jest to głównie Taoizm. Był też konfucjanizm, który raczej był filozofią społeczną. Mówił, jak się zachowywać między sobą mają ludzie. No i potem z czasem przyszedł buddyzm, ale buddyzm nie jest chiński, proszę Państwa. Ja wiem, że są takie powiedzenia, że trzy religie, jak trzy, kwiatki, jak trzy płatki jednego kwiatu, stanowią jedność i to jest taoizm, buddyzm oraz yy, yy, konfucjanizm. Ale tak naprawdę buddyzm przyszedł z Indii. No i właśnie, jak jesteśmy przy Indiach, mamy drugi, zupełnie inny obszar kulturowy, a mianowicie zupełnie inna astrologia, całkowicie inna astrologia, proszę Państwa. Inna symbolika, można powiedzieć, wszystko inna, więc mieszanie tych dwóch rzeczy to jest karkołomną rzeczą, to ja nie wiem, to trzeba być geniuszem albo, albo yy, ignorantem totalnym, żeby na to się porwać. A więc yy, Indie mają zupełnie coś innego, mają swój hinduizm, na gruncie hinduizmu wyrósł buddyzm, proszę Państwa, i to jest zupełnie inna mitologia, inne spojrzenie na świat, inna symbolika, no można powiedzieć inne założenia a priori w całej metafizyce. A więc można powiedzieć, że to, co dzisiaj nazywamy Wschodem, proszę Państwa, to to jest kultura pozostająca pod wpływem Chin lub kultura pozostająca pod wpływem Indii. Jest tylko jeden wyjątek, proszę Państwa. Co to jest za wyjątek? To jest Tybet. W Tybecie do dzisiaj obowiązuje doktryna astrologiczna chińska, a religia, czyli buddyzm napłynęło z dołu, czyli z południa, z Indii, proszę Państwa. I dlatego ta kultura jest taka niezwykła. To jest kultura, która, proszę Państwa, łączy niejako, jest na pograniczu. I dlatego też i Hindusi się przyznają do tej kultury, i Chińczycy nie chcą odpuścić Tybetowi, prawda? I trzymają go. Yy, Krótko jako swoje tereny, proszę Państwa. Ale to to są sprawy polityczne, czy to są sprawy inne, tylko chciałbym, żebyście Państwo... Jeżeli chcecie uczestniczyć na serio w naszych spotkaniach na temat metafizyki chińskiej, żebyście od razu sobie rozgr rozgraniczyli. I kto pozostaje, jakie inne kraje, jakie inne kultury pozostają pod wpływem tej kultury hinduskiej? To będzie Sri Lanka, to będzie Bangladesz, to będzie Birma w dużej mierze, proszę Państwa. A więc jest to określony rejon geograficzny, jest to też określony rejon, proszę Państwa, e, polityczny. A więc nie, my, nie mieszajmy i nie wkładajmy wszystkiego w jeden worek. A więc my nie będziemy mówili w ogóle o astrologii hinduistycznej, tylko będziemy mówili, proszę Państwa, o astrologii chińskiej. Ale tak naprawdę pierwsze nasze spotkanie będzie dotyczyło zwyczajów noworocznych. Drugie nasze spotkanie, czyli te za tydzień, będzie dotyczyło, proszę Państwa, jednej z najbardziej magicznych ksiąg świata. Ja na razie tylko tak wstępnie ją pokażę, my ją potem pokażemy dokładnie. To jest, proszę Państwa, Tuongxu, czyli Almana chiński wydawany od 1200 lat, proszę Państwa, w Chinach. Następnie za dwa tygodnie będzie no, moje, mój, że się dawa, że koronny tutaj wykład, a mianowicie prognoza na nowy rok chiński według astrologii tej lunarnej. I proszę Państwa, zakończymy za trzy tygodnie spotkaniem, gdzie pokażę Państwu <laughs> i opowiem, jak je stosować, remedia Feng shui i wszystkie zagrożenia Feng shui, które są związane z Nowym Rokiem. Bo proszę Państwa, to jest tylko i wyłącznie naiwnością europejską, że jeżeli przyjdzie mistrz Feng Shui, zrobi Feng shui, to ja do końca życia moi potomkowie, wnukowie, prawnukowie, praprawnukowie i do któregoś tam pokolenia będą mieli dobre Feng shui. Absolutnie, proszę Państwa, nic gorszego w przekonaniu. Istnieje coś takiego jak aspekt czasowy w metafizyce. Z jednej strony się u nas mówi, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, albo w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, dlatego zginął, czy dlatego mu się noga powinęła. Mówi się tak, ale tak naprawdę w życiu się tego nie stosuje. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że nawet każdy talizman, użyty w odpowiedni sposób, to proszę Państwa, powinny być w odpowiednim czasie. Są talizmany czasowe, i tu będziemy dzisiaj mówili o talizmanach bardziej czasowych, a najwięcej będziemy o nich mówili właśnie za trzy tygodnie, gdy będziemy mówili o remediach i wszystkich zmianach, jakie powinniśmy w swoim domu poczynić, proszę Państwa, jak przychodzi nowy rok. Oczywiście, że zdarzają się w historii świata, tak jak na przykład w historii Chin się zdarzyło, że e, znalezione zostało miejsce, gdzie na 900, bodajże 90 czy 80 lat dobre Feng shui, proszę Państwa, z tych czy innych powodów. Powiem Państwu, co to jest. Na północ od Pekinu to jest miejsce, gdzie są grobowce epoki Ming, Ming czy dynastii Ming, prawda, z Chin. I tam, proszę Państwa, na się niedługo skończy i zobaczymy, co będzie się w Chinach działo. Dlatego że można by powiedzieć, że Chiny są zbudowane na tej epoce i ta epoka skończy swoją wartość, a więc zobaczymy, czy to się przełoży na Chiny, czy nie. I to nie jest coś, co ja wymyśliłem, proszę Państwa. Bo ja tu nie wiem, czy Państwo wiecie. Ja tutaj nie jestem żadnym jasnowidzem, który mówi, że ja tu coś widzę, słyszę. Ja po prostu mam jedno narzędzie, które no, przypuszczam, że mam troszeczkę lepsze od innych, a mianowicie mam umysł, proszę Państwa. I ja analizuję dane, które, są, które pochodzą z teorii chińskich, proszę Państwa i analizuję jak komputer i staram się wyciągnąć wnioski. Żadne jasnosłyszenie, żadne jasnowidzenie, żadne proszę państwa podpowiedzi czy coś w tym rodzaju. Od tego są pewnie inni specjaliści, ale jeżeli państwo chcecie mnie słuchać, to pamiętajcie, że to jest wszystko y, wydedukowane, a nawet czasami po prostu odwzorowane tak jak to się mieściło w starych dziełach Chińskich. Proszę Państwa, każdy naród, każda kultura ma swój czas pracy i swój czas świętowania, proszę Państwa. Jest wiele okresów świętowania, ale zawsze każda kultura ma jeden okres świętowania, który uznaje za najlepszy. Ja wiem, że u nas zaraz się żarty zaczną o wyższości świąt Wielkiej nocy nad świątami Bożego Narodzenia, ewentualnie odwrotnie. Ale co byście Państwo powiedzieli, to jednak Boże Narodzenie u nas jest najsilniejszym i jak ja to Taki termin ukułem, najbardziej zaciekle obchodzonym świętem, proszę Państwa, w ogóle w, w całym roku. Nawet ci wszyscy, którzy deklarują walkę z Kościołem, deklarują, proszę Państwa, że są ateistami, nawet i oni oddają się temu świętu. Czy jest takie święto w Chinach w takim razie, które by było? Oczywiście, proszę Państwa, jest to okres Nowego Roku. Też długo trwa, proszę państwa, bardzo podobne też są jedzenie. O tym wszystkim będziemy mówili, o pewnych zwyczajach. Jak państwo znajdziecie jakieś rzeczy, które są podobne, to tylko jest sukces dla nas, bo to znaczy, że jesteśmy jednością na całym świecie i że potrzeby człowieka są wszędzie takie same. Nieważne, czy mieszka w Chinach i ma trochę skośne oczy, czy też, proszę państwa, jest u nas i ma twarz bardziej aryjską, jakby to ktoś powiedział. Proszę państwa, dlaczego ten nowy rok jest taki ważny przede wszystkim dla Chińczyków? Dzisiaj muszę okulary założyć, proszę państwa, dzisiaj jest poważny temat, w związku z czym y, będę poważniej wyglądał. Proszę państwa, przede wszystkim y, jest to rozpoczęcie nowego życia, tak? I jeżeli jest rozpoczęcie nowego życia, to powinniśmy wzmocnić to nowe życie, proszę państwa. Dlaczego nie? Jeżeli coś nowego wprowadzamy do domu, to rzadko kiedy się zdarza tak, że tylko tą nową rzecz kładziemy. Od razu posprzątamy, proszę państwa. Dobierzemy tej nowej rzeczy, jeszcze coś nowego, żeby wzmocnić działanie tej rzeczy. No i proszę Państwa, tak też robią Chińczycy. Oni będą tam używali sztucznych ogni, proszę Państwa, będą pewne zwyczaje mieli, będą spłacali długi, będą się e, ubierali w nowe rzeczy, proszę Państwa, będą wszystko wzmacniali delikatesową żywnością, czy też potrawami, które mają e, specjalne znaczenie. Na nowy rok przyniosą gałęzie śliwy, proszę Państwa, stworzą trzech właśnie, yy, stworzą stolik szczęścia, na którym postawią trzech bogów, proszę Państwa. A tych trzech bogów to jest to, co jest tam u mnie z tyłu, proszę Państwa. Od tej, od, przepraszam, od tej strony czytamy. Fulu Show. Fu, lu Show. Trzech bogów, proszę Państwa, szczęścia, eksponowanych. O, proszę. Jestem przygotowany dzisiaj na zajęcie. Tu państwo macie przepiękny które przywiozłem dla moich uczniów na obchody Nowego Roku, proszę państwa. To jest złotą farbą malowane, właściwie ym, czerwoną farbą na złotym tle, malowane proszę państwa trzech bogów szczęścia. Od tej strony Fu Lu Shou. Dlaczego od tej strony? Bo chińczycy zawsze czytają od drugiej strony niż to jest w naszym zwyczaju, co wcale nie znaczy, że oni robią odwrotnie. To my robimy, proszę Państwa, odwrotnie. Nieprzypadkowo są użyte te kolory, proszę Państwa. Abyście byli w krajach, czyli w tych kulturach, o których wspomniałem, będących pod wpływem kultury chińskiej, byście zobaczyli, że cały świat jest złoto-czerwony, proszę Państwa, albo czarno-czerwony, co widzicie tutaj obok na pewnych sentencjach. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa bibułka, muszę Państwu powiedzieć, cieniutka niesamowicie, bardzo łatwo, Ulega zniszczeniu. Zresztą wiele talizmanów się w ten sposób robi. A dlaczego jest taka? Bo, proszę Państwa, jednym ze zwyczajów, który chyba nas odróżnia, czy ich odróżnia od nas, jest to, że oni uważają, że jeżeli jest jakiś talizman, żeby go wzmocnić, żeby on miał siłę działania, to trzeba go po prostu spalić. Proszę Państwa, proszę bardzo, i tu jest talizman, który się spala. Więc, jeżeli oglądają mi moi uczniowie na naszym corocznym powitaniu Nowego Roku Chińskiego, każdy będzie mógł się zaopatrzyć właśnie w taki. No, jeżeli mi do tej pory nie wszystkiego nie wezmą, proszę Państwa, bo zakusy są najróżniejszego rodzaju, bo to chyba pierwszy raz się w Polsce coś takiego pojawiło, bo kto to wozi z Singapuru, proszę Państwa, takie płachty, prawda? prawda. Pozdrawiam tutaj córkę, która właśnie tak to umieściła w swoim bagażu, że nie było najmniejszego kłopotu, żeby to przewieźć, proszę Państwa. Yy, w każdym bądź razie, yy, mówiąc o tym i o innych rzeczach, to, yy, to chcę Państwu powiedzieć, że ja nie uznaję żadnych falsyfikatów. To znaczy, nie mamy tutaj żadnej produkcji takiej, można powiedzieć, złej, kupionej gdzieś na dworcu, prawda, czy jak to kiedyś się mówiło pod stadionem 1000, yy, yy, nie wiem jaki to był kiedyś stadion, dziś jest narodowy, prawda. W każdym bądź razie są to wszystko oryginały, które są yy, przywiezione, proszę Państwa, i one nam mają służyć. Za największy talizman na Nowy Rok, który się wiesza, proszę Państwa, żeby wzmocnić pewne rzeczy, to jest tutaj ta księga, proszę Państwa. Ja tu sobie muszę te moje przymocować. O, to jest, proszę Państwa, Tong Shu. Go się czyta od tej strony i tu jest też Fu Lu Shou. Jest tych trzech bogów szczęścia. Proszę Państwa, jest to jedna z najstarszych książek świata. Jest to książka, która... Chyba w takiej formie, bo ona nadal wygląda taki takiej tylko Państwu pokażę, jak ona jest zrobiona. Strona jest w ten sposób zrobiona, że jest zgięta. Numer strony jest tutaj na krawędzi. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że to wychodzi od ponad 1200 lat. To się wiesza przy drzwiach. Ja dokładnie to mówię, proszę Państwa, za tydzień. To się wiesza przy drzwiach. I w zasadzie jedźcie w tej chwili, nawet jak pojedziecie do Londynu, bo to w Londynie można też kupić. Ej, pojedziecie do Londynu, proszę Państwa, to tam nie będzie żadnego domostwa chińskiego, nie będzie żadnego sklepu czy biura chińskiego, gdzie przy drzwiach nie będzie wisiał ten talizman, w którym są, proszę Państwa, porady jak czytać twarz, jak wróżyć, proszę Państwa, a przede wszystkim jest to almanach, to się nazywa tuang shu, czyli almana chiński i on, proszę Państwa, nam mówi, które dni są korzystne na jedno, drugie, trzecie wykonanie czegoś czy coś w tym rodzaju. A więc to, proszę Państwa, to są te najważniejsze rzeczy, które są związane z Nowym Rokiem. Ale zanim będziemy szczegółowo, proszę Państwa, pewne rzeczy analizowali, to zapoznajmy się z czymś, co się nazywa kalendarz chiński, ile on ma dni i tak dalej. Proszę Państwa, tu jest jedna z największych problemów metafizyki chińskiej. A mianowicie, mamy dwa kalendarze chińskie tak naprawdę. Ale zacznijmy od początku. Chińczycy wszystko co robią, bo to jest związane z taoizmem. Taoizm nie jest religią, dopiero neotaoizm z panteonem Bust, proszę Państwa, ze swoim klerem, kapłanami i tak dalej, miał y, posmaki takie, czy taki, wyglądał jak religia. Taoizm to jest tylko jedna książka Tao Te Ching Lao Tzu, jest to bardziej filozofia przyrody, filozofia przyrody, która nieustannie się zmienia. A więc, proszę Państwa, głównym, jak gdyby, nabożeństwem tego systemu jest obserwowanie przyrody i staranie się tak wpisać się w tą obserwację przyrody, żeby, proszę Państwa, dobrze nam w życiu szło. No bo, słuchajcie, no przecież myślicie, że ten nasz przepiękny program, bo mam nadzieję, że... Ja bardzo dziękuję Państwu za, za e, i telefony, i maile, ja bym wolał, żebyście Państwo mniej dzwonili do mnie, ale więcej się na mojej stronie tam Facebook jakiś mój działa, proszę Państwa, szkoła bez granic, a więc to można znaleźć, bo ja nie mam aż tyle czasu, żeby każdemu odpowiadać. Ale proszę Państwa, chciałbym, żebyście pewne problemy poruszali i ja będę odpowiadał na to wszystko, tylko z jednej takiej strony, żebym był o to pytany, a nie ze wszystkich stron naraz. Proszę Państwa, a więc. Taoiści obserwują. Czy Państwo widzieliście, bo nawet wczoraj chyba w telewizji szedł jakiś film z Jackie Chanem, prawda? jakbyście zobaczyli tych walczących, proszę Państwa, to oni przez cały czas naśladują. Tu jest styl tygrysa, tam jest styl modliszki, proszę Państwa, tam jeszcze y, żurawia, prawda? No, wszystko nazywa, na, nazywają zwierzętami, zresztą się mówi o stylu pięciu zwierząt prawda i tak dalej. Wszystko pochodzi z obserwacji przyrody. Nawet, proszę Państwa, te narzędzia ich zbrodni, czyli te wachlarze, które y, z metalu, które potrafiły zabić człowieka. Wszystko to jest na obserwacji zwierząt, ptaków i tak dalej. Żadna religia, żaden wymysł geniusza. Geniusz już było, Tao stworzyło nam świat i wzorujmy się na świecie, a nie zginiemy, proszę Państwa, bo będziemy to robili. A więc, aha, jeszcze miałem powiedzieć, od czego zaczęłam, mianowicie. Przez te drzewa, które rosną, proszę Państwa, a teraz które są uśpione, one nie oglądają Rodin TV, prawda? Nie oglądają metafizyki fińskiej, e, chińskiej, nie, nie chodzą na zajęcia jogi, nie chodzą na zajęcia e, uniwersytetu jakiegokolwiek. I one wiedzą, kiedy mają korzenie wypuścić, kiedy mają listki wypuścić, kwiaty, nasiona. Wiedzą o kolejności, proszę Państwa, nawet wiedzą, której porze roku, co mają zrobić, proszę Państwa, kto ich tego nauczył bo one są częścią tej przyrody i to jest problemem człowieka. Człowiek nie jest częścią przyrody. Jak będzie częścią przyrody, to proszę Państwa nie będzie długo siedział w nocy zimą, tylko będzie chodził wcześniej spać. Jak to się mówi na skórami, jak jest ciemno się chodzi spać, a nie, że się pali przez całą noc światło i mamy problemy energetyczne, ale to zupełnie coś innego proszę Państwa. Chińczycy obserwowali wszystko i co zobaczyli? Że proszę Państwa jeden cykl Księżyca, bo to jest ta można powiedzieć, obserwacja z Ziemi najbliższa, trwa 29,25 dnia. A więc tak naprawdę to, co my nazywamy miesiączkiem, to jest, proszę państwa, mówi się, że księżyc żyje 29 dni i ,25. I dlatego chiński kalendarz, przynajmniej ten pierwszy kalendarz, nazywa się kalendarzem lunarnym. Z drugiej strony jednak ustalili. Że cykl roczny trwa 365,25 dni. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja zwykle przychodziłem tutaj z kompasami, będę z nimi przychodził. Natomiast w chwili obecnej, proszę Państwa, dla nas to nie jest takie ważne. Ale chcę tylko powiedzieć, że ten kompas, który w naszym wymiarze ma 360 stopni, on normalnie, proszę Państwa, ma 365 stopni, czyli jest narzędziem astronomicznym, a nie astrologicznym. Nawet muszę powiedzieć na różnych międzynarodowych konferencjach, to są mistrzowie, którzy się pytają, jaki ty kompas stosujesz? 360? Jak dawni mistrzowie stosowali tylko 365. A więc pewnie w tych współczesnych kompasach są jakieś przekłamania. Proszę Państwa, na pewno dwa raz, 12 miesięcy, czyli 12 razy 29,25 dnia nie daje 365 dni. Jak to rozwiązali Chińczycy? A mianowicie rozwiązali tak, że opracowali 19 cykl, na który się składa 130-30-dniowych miesięcy i 110-29-dniowych miesięcy, i co 2-3, czasami 4 lata proponują nam dodatkowy miesiąc, czyli można powiedzieć 13 miesiąc. Takim rokiem jest ten rok, proszę Państwa. On w okolicach maja, kiedyś tam, miał podwójny miesiąc. Ten rok w ogóle trwa 385 dni bodajże. Następny rok będzie znacznie krótszy. I to jest tak zwany rok przestępny, ale się nie, do, nie dopisuje tak jak u nas jeden dzień w grudniu, w, przepraszam, w lutym, tylko, proszę Państwa, dopisuje się cały miesiąc. Nigdy to nie można dopisać do miesiącu pierwszego czy ostatniego, gdzieś tam w środku zawsze się dopisuje. Oczywiście są, e, że się tak wyrażę, bardzo ważne. Zakazy, żeby nie robić czegoś w taki przestępny miesiąc. Ale to sobie przy innej okazji, gdy będziemy dokładnie to omawiali. Proszę Państwa, w astrologii lunarnej, Nowy Rok Chiński jest świętem ruchomym. Zaczyna się między 19 a 20 lutym. I chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku Nowy Rok Chiński przypada na 10 lutego. Która godzina? Proszę Państwa, znowu jestem zaszokowany, że można zrobić taki błąd w którym z bardzo poczytnych, proszę państwa, miesięczników zajmujących się zoteryką, przeczytałem, że o godzinie 10, o godzinie tam bodajże 7, czasu warszawskiego, proszę Państwa, Boże drogi. Czy Chińczycy, gdy obchodzą nasz nowy rok, proszę państwa, to czekają, aż w Polsce wybije godzina 12 i będą u siebie świętowali? Nie, proszę Państwa, wszystko jest związane z naturą. Wszystko jest związane z przechodzeniem Ying-Yang, proszę Państwa. A więc jeżeli dany rok się zaczyna w kraju, gdzie zostało wymyślone o świcie, to proszę Państwa powinien się też o świcie zaczynać w każdym innym kraju, bo tu chodzi o układ energii Ying-Yang, czy te Yang narasta, czy opada. To proszę Państwa w ogóle nie jest obojętne. Nie można tak sobie przejść i przeliczyć, proszę Państwa. Zresztą ten problem jest bardzo szeroki. To nie jest tylko problem związany, proszę Państwa, z przeliczaniem godzin, to jest też z przeliczaniem kierunków. Tydzień temu mówiliśmy o żywiołach, prawda? I jak były żywioły, to mówiłem, że na południu jest najcieplej. No ale ktoś by powiedział, że na drugiej półkuli, na południu jest najzimniej. Nie, proszę Państwa, jest to system, żywioł. Ogień, bez względu na to, czy na półkuli północnej, czy na południowej, zawsze występuje, proszę Państwa, na południu. A więc y, to jest pewien system i jeżeli się to zmieni, no to system nie działa, proszę Państwa. Być może inny system się wymyśli, jak człowiek zaludni y, inne planety, ale w tym momencie tylko tym się nie zajmujemy. Jak ja zapytałem jakiegoś mistrza, dlaczego, powiedział bardzo prosto mi odpowiedział. Mianowicie, czy jak samoloty przekraczają równik, to wyrzucają stary kompas i montują jakiś nowy, który by i, inaczej wszystko uwzględniał? Nie. Ten sam kompas obowiązuje na całym świecie, proszę państwa, więc te wartości, które są zaznaczone, obowiązują na całym świecie. I jest bardzo mi się podoba jak się u nas relacjonuje przy naszym nowym roku, że tam już się gdzieś na jakichś wyspach aborygeńskich, prawda, tam czyli Nowa Zelandia czy czyli zaczął się nowy rok, prawda i idzie coraz dalej, coraz dalej i proszę państwa, żeby to szło. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, proszę państwa, Tymi rozważeniami na temat tych dat, prawda, czy w ogóle na temat nowego roku, a także prognozami, to mam dla Państwa bardzo fajną wiadomość. A mianowicie, wyszła dzisiaj w nocy do mnie przyjechała książka, którą co roku piszę. Jest to książka, która się nazywa Rok 2013, Rok Wodnego Węża, proszę Państwa. Za chwilę ją pokażemy. I proszę Państwa. To jest książka, która będzie do nabycia, ale my dla Państwa mamy tutaj trzy egzemplarze. Jeżeli ktoś do nas tutaj napisze, do telewizji Rodin napisze do nas, proszę Państwa, że mia, jaki, miał jakieś ciekawe doświadczenie związane z Nowym Rokiem, znalazł się w ciekawej sytuacji albo coś ciekawego go spotkało z tym Nowym Rokiem, to proszę Państwa, trzy osoby jesteśmy w stanie tym nagrodzić. I jeszcze na dodatek w środku włożyłem, proszę Państwa, specjalny talizman, tak zwane Grand Loshu i proszę państwa i to będzie nasz prezent na państwa dla wiernych y, słuchaczy. Jedźmy jednak dalej proszę państwa. W tym roku zaczynamy 10 lutego i tak się zdarza, że zaczynamy zaraz po północy można powiedzieć. Ja w źródłach chińskich proszę państwa znalazłem, że jest 013 015 i 031, ale mam taki program proszę państwa komputerowy, który kupiłem, który się nazywa Badzy i wbiłem sobie datę właśnie godzinę 0,13, Miałem jeszcze, proszę Państwa, rok smoka. Jak wbiłem godzinę 0,31 już we wszystkich programach, które Chińczycy opracowali, już się zaczął, proszę Państwa, rok właśnie węża. A więc będziemy mieli rok węża i tak dalej. To co ja go go świętują, proszę Państwa. Na pewno mają też wigilię, tak jak i my mamy. Oni go świętują znacznie dłużej, proszę Państwa. Przede wszystkim rok się zaczyna w okresie naszego wodnika, proszę Państwa, chociaż zestawianie europejskich nazw jest takie, takie sobie. Ja myślę, że ten okres wodnika, to żeby był, tylko żebyście Państwo wiedzieli, że w tym okresie się zaczyna rok chiński. Ponieważ jak ja powiem wodnik, to wszyscy wiedzą, oto tak, połowa stycznia, do, trochę więcej niż połowy lutego, proszę Państwa, no to to jest fajne, to już wiemy mniej więcej w jakim przedziale czasowym się znajdujemy. I oni już zaczynają tak naprawdę miesiąc wcześniej, proszę Państwa, obchody. Przede wszystkim to się nazywa mroźny miesiąc, proszę Państwa. I ten mroźny miesiąc to jest, y, można by powiedzieć, mały nowy rok. Uch, proszę Państwa, co się robi w ciągu tego miesiąca mroźnego? Przede wszystkim, proszę Państwa, to jest etap wchodzenia w nowy rok. To nie jest tak, że ja o niczym nie myślę, prawda? Przychodzi nowy rok, przerzucam się na nowy rok. Nie, ja się muszę przygotować. Co to znaczy przygotować się do nowego roku? Przede wszystkim, proszę państwa, spłacić wszystkie długi. Nie wchodzi się w nowy rok z długami. Jeżeli ma się wobec kogoś długi, ja nie mówię, że ktoś wziął kredyt na 25 lat, proszę państwa, i ma jakieś tam stawki, to bank by się obraził, jakby za prędko spłacił. A tu chodzi o długi, gdzie ludzie, którzy nam pożyczyli, czy instytucje, które nam pożyczyły, się domagają. Wszystko trzeba, proszę państwa, spłacić. Bo inaczej będą się kłopoty ciągnęły przez cały rok. Ale jeżeli mówimy o długach finansowych, to to są też długi honorowe, proszę Państwa. Zastanówmy się, czy komuś żeśmy nie obiecali, a więc ja bym dla rządu, może tak w formie dosyć um, dowcipnej, miał, że jeszcze mają szansę, jak nam obiecali, że w tym roku mają być te autostrady, to jeszcze mają, proszę Państwa. Trochę ponad dwa tygodnie, żeby te autostrady skończyć, prawda? Bo wszystkie długi honorowe i wszystko, co się przeobiecało, powinno się zrobić, proszę Państwa, do końca roku. Tylko wtedy, proszę Państwa, gwarantuję to powiedzenie. Dalej, jest to znakomity okres, żeby pójść na różne wyprzedaże i kupić sobie, proszę Państwa, jakiś ciuszek. Nowy zupełnie, który ubierzemy właśnie w Wigilię Nowego Roku. Takie są zwyczaje. A czy u nas nie jest takiego zwyczaju? nie ma takiego zwyczaju, że też się nie kupi Bardziej yy, no, takiego może markowego, nawet yy, ubioru, żeby, żeby, żeby się lepiej ubrać. Dalej, proszę Państwa. Chińczycy w ósmym dniu tego ostatniego miesiąca jedzą na przykład, gotują zupę, która się po chińsku nazywa La ba zou. Nie wiem, czy tonacja moja jest, wymowa jest moja dobra. La ba zou. ba po chińsku znaczy osiem, proszę Państwa. A więc jest to zupa ósmego dnia. Jest to, można powiedzieć, owsianka wzbogacona orzechami i suszonymi owocami, proszę Państwa. Już zaczynają w ósmym dniu miesiąc przed, czyli tak naprawdę to jest trzy tygodnie przed, już zaczynają świąteczne jedzenie. Ja nie, nie jestem biegły w tym, ale zastanówcie się Państwo, czy w naszej kulturze ludowej też tak nie ma, że już wcześniej coś. Jak to nie ma? Już przypomniałem sobie. Przecież wchodzi święty Mikołaj. W krajach zachodu, to nie jest czysto, moim zdaniem, katolickie, są te czekoladki, prawda? Czy się okienko otwiera i przez 24 dni, proszę Państwa, się wydobywa codziennie jedną czekoladkę, żeby w ten sposób przygotować się i już oznaczyć drogę na powitanie u nas właśnie dzieciątka, a w Chinach na powitanie Nowego Roku, proszę Państwa. Dalej. Yy, w czasie pierwszych dni Nowego Roku i w ogóle Wigilię Nowego Roku nie gotuje się. A więc ten mroźny miesiąc jest, proszę Państwa, yy, a dlaczego mroźny miesiąc? Bo to jest miesiąc, który przypada na największe mrozy. Przynajmniej tak było kiedyś w Chinach. Jest czasem na przygotowanie najróżniejszych potraw, proszę Państwa. To właśnie wówczas, wówczas zakłada się te jaja śmierdzące e, słynne. Tam się wszystko marynuje, proszę Państwa. Wszystko się robi po to, żeby nie gotować w okresie świątecznym, bo kucharkom, to znaczy zwykle kobietom w domu, kucharkom też należy się przerwa i też należy się święto. A oprócz tego... Tak jak u nas, powiedzenie, jak będziesz się zachowywał w Wigilię, tak będziesz też miał całe życie. A więc po co masz gotować Wigilię? Jak również, proszę Państwa, możesz y, y, robić coś innego i wtedy być może coś przyjemniejszego i wtedy będziesz to robił przez całe życie. Ulubione, proszę Państwa, w tamtym okresie zajęcie to pieczenie. Ryżowych ciasteczek, które y, mogą dłużej leżeć i które będą znakomitym deserem, proszę Państwa, w okresie y, samego Nowego Roku. W ogóle ten, y, ten pieczenie ryżowych ciasteczek jest taka, można powiedzieć, instytucja. To się czeka na wszystkich, ludzie wzajemnie sobie pomagają i w ogóle ten okres, mroźny miesiąc, to jest czekanie, proszę Państwa, właśnie na. Wszystkich członków, żeby byli, żeby przyjechali, żeby byli. Proszę Państwa, dwie są bardzo interesujące rzeczy, które są związane z tym okresem. A mianowicie w 23 lub 24 dniu tego mroźnego miesiąca oddaje się cześć Bogowi Kuchni. My nie mamy czegoś takiego, ale Bogowie Kuchni to są zawsze jest ołtarzy w kuchni. Jak idziecie do chińskich restauracji, nie krytykujcie, że mają różne, proszę Państwa, czy wietnamskie restauracje, różne ołtarzyki. Zobaczcie, czasami mają ołtarzyk pod sufitem, czasami mają na ziemi. To nie jest przez przypadek, proszę Państwa. Tu jest dla bóstwa ziemi, tam jest dla bogów innych, proszę Państwa. To trzeba uszanować, to jest znakomita rzecz. Ja się od nich wiele uczę i czasami pytam, dlaczego oni to wszystko robią, prawda? I to jest znakomite, muszę Państwu powiedzieć. Co to jest oddanie czyści bogowi kuchni? Mówi się, że bóg kuchni za chwilę poleci do nefrytowego cesarza i opowie o naszym życiu w ciągu roku, proszę Państwa. Jak ktoś był niegrzeczny... To niedobrze. W związku z czym jest taki zwyczaj, żeby temu Bogu smarować usta miodem, proszę Państwa, żeby on tylko o nas mówił słodkie rzeczy, proszę Państwa. Ja tylko pamiętam, jak kiedyś badałem kulturę indyjską, to tam jest taki zwyczaj, że jak bóstwo nie spełni jakichś naszych próśb, czasami karkołomnych można powiedzieć, to się nawet odchodami smaruje twarz bóstwa za karę. Ale proszę Państwa, u nas w naszej religii się nie każe. Bóstwa, a w innych religiach się każe bóstwa. Dalej, Boga kuchni smaruje się miodem, aby relacje w niebiosach miały odpowiedni smak, proszę Państwa. Potem przyjmuje się tego Boga, wraca z powrotem hucznie i to są takie, można powiedzieć, święta. Dalej, proszę Państwa, kupuje się też w tym okresie owoce, śliwki, mandarynki, brzoskwinie, jujuby, Ozdoby roślinne jak narcyzę, kamelie, drzewka brzoskwiniowe czy gałązki śliwy. I proszę Państwa, już się czeka na nowy rok, ale nie robi się tego, co jest u nas. Nie daje się tak naprawdę prezentów. Prezentami są jakieś symbole, proszę Państwa, albo sentencje, które wiesza się, można powiedzieć, przy y, drzwiach. Proszę Państwa, dużo jest tych obrządków związanych z tymi. Y, z tym okresem y, mroźnego miesiąca, ale najważniejsze, co by nie powiedzieć, jest, proszę Państwa, Wigilia Nowego Roku. Przede wszystkim, proszę Państwa, w Chinach jest zwyczaj przypinania najróżniejszych karteczek. Tu mam takie dwie karteczki, one się nazywają po chińsku Tao Fu. Tao Fu, proszę Państwa. Ten, ten y, się wiesza, to są, proszę Państwa, tak, potrafię tutaj najlepiej przedstawić. To powinno wisieć po obydwu stronach, Drzwi, proszę Państwa, drzwi wejściowych do naszego domu, gdzie Państwo potem widzicie czasami potargane wiatrem, proszę Państwa, jak już minęły jakiś czas potargane wiatrem, czasami jest to w brzoskwini, w drzewie brzoskwini wyrzeźbione, po obydwu stronach drzwi, tak jak ja tutaj mam te dwa filary, proszę Państwa, tak powinny wisieć też. To są jak gdyby można powiedzieć życzenia. Tam bardzo często, one są przemyślane, proszę Państwa, tam są zawarte żywioły danego roku. To nie jest tak, że, a ja napiszę, żeby Ci ziemia leką była, czy żebyś tam, prawda, y, zdał maturę albo coś w tym rodzaju. Nie, nie, proszę Państwa. Niech kwiecie brzoskwini w tym domu rozkwita przez cały rok. Niech wiosna będzie zawsze udziałem mieszkańców. Wiosna, rozkwitanie, proszę Państwa, szczęście to są. Hasła, które najczęściej się pojawiają. Dlaczego się mamy tego wstydzić? U nas przyjął się zwyczaj wcale nie katolicki, proszę Państwa, że się wiesza teraz wieńce, wieńce się wiesza na drzwiach. Jest na pewno chrześcijański, proszę Państwa, ale czy jesteśmy pewni, że to jest katolicki? I proszę Państwa, czy się od, odpowiednie świeczniki w okna ustawia? Tak samo Chińczycy. Chińczycy mają takie sentencje. Dlatego one są na papierze, bo to są święte sentencje, proszę Państwa. Tego się nie wyrzuca do śmieci. Ja naprawdę za każdym razem, jak idę, proszę Państwa, wyrzucić śmieci na osiedlu, czy tam, gdzie jest moje biuro, to proszę Państwa, jestem przerażony, jak ludzie łatwo wyrzucają święte rzeczy, można powiedzieć. Teraz, szczególnie po świętach. Choinki niektóre z częściami ozdób, proszę Państwa, i to. Można by powiedzieć, ozdób, które należą do sfery sakrum, i tak dalej. Przed każdą świątynią chińską jest, proszę Państwa, specjalna urna, gdzie te rzeczy, zapisane, święte, się idzie, pali, a ten popiół jest potem rozsypywany, proszę Państwa, pod rośliny. I tak się robi z talizmanami, proszę Państwa, papierowymi. Muszę Państwu powiedzieć, jako ciekawostkę, jeden z najciekawszych takich talizmanów, które ja gdzieś odkryłem. Nie ukrywam, że napisałem kiedyś, nie do dostania książkę, ale kiedyś napisałem książkę Siła symboli talizmanów wschodu. I proszę Państwa, tam zamieściłem obrazek tego i muszę Państwu powiedzieć, że jest talizman na zmianę y, płci dziecka, które jest poczęte. Oczywiście do jakiegoś tam okresu, prawda? Ten talizman trzeba narysować, ten znak trzeba narysować, to, jest, to się nazywa pieczeń Lao Tzu, trzeba narysować na szczególnej bibułce, spalić i z wodą wypić ten popiół. Uch! Ktoś powie u nas coś wstrętnego, proszę państwa. A u nas nie ma, nie ma wstrętnych rzeczy do jedzenia? Golonka na przykład, gdzie świnka stała w nawozie przez ileś godzin, prawda? a my to potem zjadamy. Zastanówmy się, proszę Państwa, zanim zaczniemy krytykować kogoś czy my się nie damy też, poddamy krytyce. Oczywiście, proszę Państwa, są od, o odpowiednie kolory do tego zawarte, i ta, znaczy użyte i tak dalej. To o tym wszystkim będzie mowa, jak będziemy mówili o pisaniu e, talizmanów. E, ten okres Wigilii jest, tak jak u nas, okresem na marzenia o tym, co nas będzie czekało, proszę Państwa. Najczęściej stosowanym znakiem, proszę Państwa, który jest w Chinach, ja tu sobie wybrałem, tutaj mam dużo, dzisiaj mamy do pokazania, o, proszę Państwa, jest ten znak, czyli tu macie znak na innym kolorze. Ten znak się nazywa, proszę Państwa, fu. On jest najczęściej stosowanym znakiem, a tu ma nawet jeden bardzo interesujący taki, FU, proszę Państwa, ze wszystkimi znakami zodiaka, Zodiaku chińskiego. I muszę Państwu powiedzieć, że popatrzcie, jak to pięknie wygląda, jak taki znak wisi. FU, to jest znak FU. Ale czasami pójdziecie na święta, będzie taki znak FU, taki znak FU. Czyli będzie FU do góry nogami. Ja powiem szczerze, gdy byłem młody, zarozumiały i myślałem, że wszystko już wiem, Wchodziłem do takich Chińczyków i mówiłem: Macie znak do góry nogami powieszony. Boże drogi, dzisiaj muszę się za to rumienić, proszę państwa. Dlaczego? Proszę państwa, słowo odwrócić to jest dao, ale dao to jest też słowo w chińskim, bo język chiński jest językiem tonalnym. Popatrzcie, ja nie wiem, czy ja to dokładnie zrobię, ale fu, fu. Fu, fu, fu. To są różne tony, proszę państwa, tego samego słowa. A znaczące zupełnie coś innego. Dlaczego nie topesz w Chinach jest proszę państwa yy, symbolem szczęścia? U nas to złote ząbki i pomocnik Drakuli, a w Chinach jest szczęścia, bo Fu, on jest Fu, a znak szczęścia, ten, który państwu pokazałem, jest Fu, a więc proszę państwa tylko dlatego, że dźwięk jest podobny, to to jest jako symbol szczęścia, proszę państwa. I dlatego wiele jest takich rzeczy opartych właśnie na tym. Jeżeli odwrócą zdanie, to odwrócony dao jest ten sam dźwięk słowa, co przybywać. A więc jeżeli Chińczyk powiesi znak FU odwrócony do góry nogami, proszę Państwa, bo to jest właściwy znak, a to jest odwrócony znak, to proszę Państwa, znaczy, że wysyła prośbę do niebios nieustanne szczęście, żeby przybywało do mojego domu. A ponieważ to jest okres nowego roku, a więc proszę Państwa, to będzie wszystko. W nowy rok się tworzy coś, co jest stołem szczęścia. Ale proszę Państwa, stół szczęścia najlepszy jest stołem okrągłym. Wszyscy wiemy, że stół okrągły jest najlepszy, bo tak piszą podręczniki Feng Shui. Do jakiego żywiołu należy okrąg? Do metalu. A więc na tym stole nie wolno świec kłaść, proszę Państwa, dlatego że ogień topi metal. Widzicie Państwo, jak to wszystko trzeba być, ale można położyć jednostki złota, proszę Państwa. Tutaj mamy, to są tyle. To jest taka jednostka złota, proszę Państwa. My złoto trzymamy w sztabkach, a Chińczycy trzymają złoto w łódkach. To są tele, proszę Państwa. Tele, czyli jednostki złota. Rozsypuje się na stole szczęścia. Na tym stole szczęścia trzyma się, proszę Państwa, na przykład mandarynki, które swym dźwiękiem przypominają słowo złoto. Są cukierki w opakowaniach. Złoto czerwonych, proszę Państwa, bo ludzie chcą, żeby złoto nieustannie przybywało, proszę Państwa. Można by powiedzieć, że w tym przypadku, jak oni stosują te jednostki złota albo po prostu zwykłe monety, to proszę Państwa, najlepiej sprawdza się nasze powiedzenie, że pieniądz przyciąga pieniądz, bo oni właśnie w ten sposób podchodzą do tego życia, proszę Państwa. Wigilię nowego roku. Przede wszystkim przystraja się drzwi frontowe, proszę Państwa. Bo drzwi frontowe to jest drzwi, przez które ma wejść szczęście do domu. Szczęście nie wchodzi tak jak u dajmy na to Mikołaj, kominem, prawda, czy oknami, tylko zawsze wejściem y, głównym. I dlatego to wejście się szczególnie, proszę Państwa, przystraja. Ale również w Chinach istnieje coś, co nazywa kult przodków. A więc należy również oddać cześć przodkom tego dnia. Jak już mówiłem. Trzeba zadbać też o siebie, nie tylko o drzwi wejściowe, gdzie sentencje się powiesi, gdzie jakieś znaki magiczne się y, też y, przyklei. Proszę Państwa, trzeba zadbać o siebie. No, to jest może y, y, proste, naiwne co powiem, ale trzeba się wykąpać, postrzyc, dobrze umyć, proszę Państwa, ubrać specjalne, kupione na tą okazję y, rzeczy, oddać cześć przodkom i proszę Państwa, zasiąść do obiadu y, najważniejszego obiadu, proszę Państwa. A więc jest to jeden z najważniejszych obrzędów, proszę Państwa, tak zwany reunion dinner, czyli obiad, który ma zjednoczyć, proszę Państwa, całą rodzinę. Jest to obiad, który w wigilię, proszę Państwa, się wszystko robi. Ja tu sobie wynotowałem, proszę Państwa, pewne rzeczy. Na pewno musi być ryba, coś, co ma przód i ogon. Nie tak jak u nas się czasami rybek kupi bez głowy. No ja akurat jestem Poznaniakiem, proszę Państwa, więc w Poznaniu była kiedyś na święta ryba z głowy, przepraszam, zupa z głowy ryb. Na stole jest i głowa, i ogon, mimo że się je tylko środek, to muszą być na stole bez to symbol dostatku. A wiecie Państwo dlaczego? Bo to jest U. Ryba to jest U. To dlatego akwaria się przy kasach stawia w Chinach, według Feng Shui, dlatego że tam U pływa, a yu to jest ten sam dźwięk co dostatek, proszę Państwa. A więc musi być ryba. Rzepa, rzepa zawsze jest, bo to jest powodzenie. Szczypior, bo to jest długowieczność, proszę Państwa. Ciasteczka, mówią o corocznym postępie. Ale najciekawsze jest, proszę Państwa, pierożki. Te pierożki, które się klei tak samo jak u nas. Pierożki, bo swym kształtem przypominają jednostkę złota, czyli... Tele, proszę Państwa, ignoty niektórzy y, na to mówią. Proszę Państwa, teraz wyprzedzę, za chwilę powiem o tym nowym roku. Chociaż ten nowy rok nie jest specjalnym, proszę Państwa, y, jakimś świętem, to ta wigilia nowego roku jest niesamowicie ważna. Ja wiem, że y, Państwo zobaczycie z 9, czyli soboty, na niedzielę, proszę Państwa, Chińczycy będą czekali i będą sztuczne ognie puszczali, bo będzie to ich nowy rok. Owszem, zgadzam się. Tym razem prawie w dziesiątkę trafią, bo się rok zacznie o 0,31, ale czasami się zaczyna na przykład o 23, czyli tak naprawdę dnia następnego. Ale czy dzisiejsze Chińczycy sobie z tego dają sprawę? W tym okresie, proszę Państwa, noworocznym, czyli i wigilii i nowego roku są pewne restrykcje. Nie tłucze się ryżu, proszę Państwa, nie trze się czosnku, nie ściąga się długów, mimo że przyszedł wierzyciel, jest nam dużo winien. W te dni się tego nie przyjmuje, proszę państwa. Dziwne. E, dalej, jak się by robiło ciasto w tym okresie, takie świeże ciasto, to nawet się wróży, czy ono się wypiekło, czy y, jak popęka, to kłótnie w domu symbolizuje i tak dalej. Na pewno nie wolno w tym okresie zamiatać, wyrzucać śmieci, wyrzucać, wylewać wody, proszę państwa, wyrzucać cokolwiek. Niech te śmieci leżą, bo przy okazji oni wierzą, że można wyrzucić inne rzeczy. Niczego się nigdy na tych obiadach nie zjada do końca. Szczególnie zaś zaśnieje się do końca ryż i rybę. Takie zjedzenie całkowite do końca jest bardzo nieeleganckie. Proszę państwa, daje sygnał Chińczykom, nie najadłem się. A jak coś zostawię, to znaczy, ja już mam dosyć, proszę państwa, i tego. No to jest ich sprawa. Dalej, nie powinno się nic stłuc, bo to jest jak gdyby u nas się jak lustro stłucze. Tam, jak się coś stłucze, proszę państwa, to jest na ileś tam lat. Nie wolno nawet takich prostych rzeczy jak używanie ikły czy nici. Zabijania zwierząt, gdyby ktoś chciał nawet coś ugotować. Nawet drzemka poobiednia, proszę Państwa, nie jest e, zalecana ani wigilię Nowego Roku, ani w nowy rok, bo proszę Państwa, może coś tam nam, e, no możemy przespać, staniemy się bardziej leniwi. I co jest bardzo szczególne, proszę państwa, nie używa się słów ani brzydkich, ani niekorzystnych. Co to jest słowo niekorzystne, na przykład kryzys? No proszę Państwa, no, czy była u was wigilia? I dajmy na to pierwsze, drugie święto, gdzie nie padło słowo kryzys, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, proszę Państwa. Słowa negatywne. Oczywiście w dawnych czasach było to tygrys, bo kiedyś było tam dużo tygrysów się e, zakradały, a więc w dawnych czasach e, to były te słowa, które były niezbyt przyjemne, i tak dalej, proszę Państwa, i tak dalej. E, muszę Państwu powiedzieć, że no i jak przychodzi nowy rok, to się przede wszystkim z wielkim hałasem go się wita. Proszę państwa, Chińczycy nam dali proch, ale Chińczycy nie używali go nigdy do zabijania ludzi. Oni go używali właśnie żeby odpędzić duchy, proszę państwa. No dopiero u nas wykorzystano jako ten umysł, prawda, dobrego człowieka Zachodu zaczął to używać, proszę państwa, przeciwko sobie. Nie używa się też kolorów specjalnie czarnego, proszę państwa, ani białego. Najlepsze prezenty to są mandarynki lub pomarańcza, proszę państwa. Potem przychodzi święto nowego roku, proszę państwa. No i ja tu państwu zaznaczę: gong si cai. gong si fa, gong, si, fa są to, jest to najprostsze życzenie. Nowego roku, szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich, proszę Państwa, dla innych osób. Ale na tym się nie kończy cały, można powiedzieć, rytuał tego. A jeszcze się pisze, pije wino, które się nazywa tuż proszę Państwa. Potem, można powiedzieć, codziennie jest inne święto, proszę Państwa. Ja tylko wymienię, bo już nie mamy czasu, żeby wszystkie dokładnie omawiać. Przełamanie Piątego Dnia, urodziny wszystkich ludzi, urodziny Jaspisowego Cesarza. Zaręczyny szczurów, święta latarni, proszę Państwa. Mamy. W tym roku to będą kolejne święta. 10 lutego, pamiętacie, jest nowy rok. 11 lutego, drugi dzień. Bardzo dobry dzień na odwiedzanie, żeby kobiety szły do swoich rodzin. Muszę Państwu powiedzieć, że w Chinach jest to, w dawnych Chinach, jedyny dzień w roku, kiedy panie, które wyszły za mąż do innych rodzin, mogły wrócić do swojej rodziny i tam spędzić jakiś czas. Ale proszę Państwa, to nie jest takie proste wszystko. Czasami dzień, który był odpowiedni na świętowanie, był dniem złym. Na przykład proszę Państwa, 10 luty to jest dzień y, ognistej kozy, Nowy Rok. I Muszę Państwu powiedzieć, że koza na kompasie jest po przeciwnej stronie bawału, i bawały powinny jak najmniej świętować tego dnia. Dlatego, że oni są w opozycji do kozy. Oni mogą sobie dzień przed, dzień później świętować. Widzicie Państwo, jak ten aspekt czasowy w metafizyce chińskiej funkcjonuje? Na przykład 13 lutego, czyli 3 dni yy, trzeci dzień nowego roku jest powrót bust, czyli powrót, yy, powrót tych bóst, któreśmy wysłali z relacją, że byliśmy dobrzy w tym roku. Jest to metal pies, dzień metalowego psa. Wiecie Państwo, że nie mogą brać udziału we wszystkich. Świętach, powiedzmy sobie, smoki, bo smoki są po przeciwnej stronie psa. Proszę Państwa, w ten sposób się podchodzi do, 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 do każdej niemalże rzeczy z tym związanych. I muszę Państwu powiedzieć, że. W dzisiejszych czasach jest pewien kłopot związany z obchodzeniem Nowego Roku Chińskiego. Dlaczego? Dlatego, że zaciekłość, piękne słowo, zaciekłość w obchodzeniu tego roku jest tak wielka, proszę Państwa, że Chińczycy biorą czasami trzy tygodniowe urlopy. Ruinuje to całkowicie gospodarkę, można powiedzieć, współczesną chińską. Ja akurat jestem w nieustannym kontakcie, proszę Państwa, z tamtym rejonem, niekoniecznie z Chinami, ale. Ja jestem w zarządzie Stowarzyszenia Feng Shui w Singapurze, a więc mam dużo znajomych w Singapurze. Nic nie można załatwić w okolicach Nowego Roku. Tydzień po nie można nic załatwić, proszę Państwa, bo oni mają święta. To jest jedyny okres. Oni nie mają. Te... To jest tak, ja bym powiedział tak, że to wcale nie jest antypaństwowe czy antyspołeczne. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, my mamy Niedzielę Wolne. Ale w tradycyjnych Chinach nigdy nie było. Dnia, który trzeba święcić. A więc Chińczycy wolne mają tylko swoje święta. Proszę bardzo, ile my mamy tych niedziel? Ile mamy tych tygodni? Pięćdziesiąt ileś? i mamy te niedziele wolne, to być może im powinni dać właśnie, to jeżeli oni nie mają tych niedziel, to niech sobie świętują Nowy Rok, bo mają swoje wierzenia, mają swoje obrzędy i kultywują jedność ze swoimi przodkami. A to dla nich jest rzecz najważniejsza, proszę Państwa. Co jeszcze Państwu mogę y, powiedzieć? Nigdy się nie kłócimy w tym okresie. Jeżeli dajemy prezenty w czerwonych kopertach, w ogóle czerwony staje się tutaj y, niesamowicie ważną rzeczą. Oczywiście są zabobony, jak na przykład stare miotły trzeba połamać, spalić, kupić nowe, prawda, żeby stare nam nie przeszkadzały tutaj, prawda. Y ja tylko Państwu powiem, że y, troszeczkę przygotowując się do tego spotkania dzisiejszego z Państwem, bo tego się tak na co dzień nie stosuje, więc ja dlatego musiałem sobie pewne rzeczy spisać i tak dalej, przypomnieć sobie bardziej, znalazłem y, dwa, y, dwa podręczniki, można powiedzieć, y, do y, tej kultury chińskiej, tych obchodów noworocznych. A mianowicie, wydany, wydany w Pekinie i wydany, proszę Państwa, poza Pekinem. No muszę Państwu powiedzieć, niebo, a ziemia. To się nazywa Chinese Festivals, dlatego że oni wszystko nazywają festiwalami. Tam festiwal głodnych duchów, proszę Państwa, święto lampionów i tak dalej. W wersji wydawanej przez Pekin, proszę Państwa, jednym z największych festiwali chińskich jest 1 maja, proszę Państwa, święto ludzi pracy. Narzuca się pewne rzeczy ze Starych Świąt i pakuje się do tego nowego święta. Jest jeszcze jedno takie święto, które jest nam mnie obce, proszę Państwa. Dzień kobiet. Dzień kobiet, proszę Państwa, również uznaje się, próbuje się zrobić go na równi, proszę Państwa, z świętami y, Bożego Narodzenia, czy też y, innymi tradycyjnymi świętami. Są święta na przykład modlitw w okolicy Nowego Roku. Modlitw do, proszę Państwa, y, Białego Tygrysa, ale są też modlitwy specjalne do bóstwa, które oni nazywają Taisui, proszę Państwa. Bóstwo Taisui, od tego zaczniemy dopiero za trzy tygodnie, ale już teraz Państwu powiem, że Chińczycy co roku wybierają pewne zagrożenia, które y, mogą nas spotkać w nadchodzącym roku. Jeden z najgorszych takich zagrożeń jest taj Sui właśnie. Tak naprawdę to nie jest bóstwo, to jest konstelacja Jowisza. Proszę Państwa. Po prostu Jowisz obiega naszą planetę w cyklu dwunastoletnim i się znajduje co 12 lat w tym samym miejscu. I dlatego są znaki, które potrzebują specjalnej ochrony na ten rok. Proszę Państwa, będzie to niepopularne, co teraz powiem, ale my tak analizujemy z moimi studentami w ten sposób wszystko. A mianowicie, już mamy pierwszą ofiarę nowego roku. Najgorzej w nadchodzącym roku będą miały węże. Oraz świnie. Przepraszamy, wielka postać zmarła w Polsce, proszę Państwa. Były prymas Polski, pan Glemp, Józef Glemp, proszę Państwa, który był co? No, jak Państwo myślicie? Wężem. Wężem, proszę Państwa. Przypadek? Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce tak myśleć, że to przypadek, proszę uprzejmie. Proszę Państwa, przypominam, nazywam się Jacek Kryk. W telewizji. Rodin TV. Mamy spotkania co piątek. Ja myślę, że Państwo nie opuścicie tych najbliższych programów. Będą one nadal związane z Nowym Rokiem, tylko że będą one już mówiły y, o, o tym, co nas czeka, y, w, w którą stronę idziemy i tak dalej. Nie, nie, prze, nie przegapcie. No i przede wszystkim odwiedźcie nas na Facebooku y, Szkola Bez Granic, dlatego że y, tam najlepiej się będzie, jeżeli ktoś się ze mną skomunikować. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia za tydzień. Nie przegapcie.